Zapraszamy na serwis informacyjny Chorzowski Spółdzielni Mieszkaniowej. W tym serwisie zobaczymy spektakl Paryska opowieść. Troszeczkę inną formułę ma niż te, które robiliśmy poprzednio. Wystawa fotografii Marcowe koty. Fotografią też zajmuję się już dosyć długo i moim głównym tematem są zwierzaki. Wystawa malarstwa Agnieszki Tomanek. Skończyłam 98 lat, a jeszcze maluję. Termorenowacja budynków. Były wykonane już renowacje terenu przy ulicy Głowackiego 5-7. Konkurs Wielkanocne Baby. Tak naprawdę jesteśmy otwarci na wszystkich. 14 marca w klubie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Pokolenie przy ulicy Młodzieżowej 29 wystawiono spektakl Paryska opowieść. Cieszę się, że tak licznie tutaj widownia dopisała. Jest to dla nas bardzo ważne, tym bardziej gorąco Was witam. Ten aktorsko-lalkowy spektakl przygotowali podopieczni Śląskiej Fundacji Pomoc Niepełnosprawnym oraz Grupa Teatralna Walizka na podstawie opowiadania Janusza Kortka. Jest to opowiadanie z mojej pierwszej książki debiutanckiej pod tytułem Zapach duszy. To jest historia o niespełnionych marzeniach, o marzeniach straconych, które można zawsze odnaleźć i wprawić w życie. Spektakl powstał w taki dosyć specyficzny sposób, ponieważ szukałam inspiracji i natknęłam się w internecie na opowiadanie pana Janusza Kortka. Skontaktowałam się z tym panem i tak na podstawie tego opowiadania powstał scenariusz do naszego spektaklu. Pomysł wziął się z mojej wycieczki do Paryża, do Francji i przechadzając się po właśnie ulicach paryskich wpadłem na pomysł napisania właśnie takiego opowiadania. Jest to nasz czwarty projekt, taki duży, artystyczny. Po raz pierwszy oprócz aktorów zagrają także kukły, lalki teatralne. Będzie też muzyka na żywo, będzie grała dziewczyna niewidoma na akordeonie. Także troszeczkę inną formułę ma niż te, które robiliśmy poprzednio. Piękne opowiadanie o artystach, o ludziach wrażliwych, którzy gdzieś może się pogubili, ale motywowali się wzajemnie i wszystko dobrze się skończyło. Drugiego marca w klubie Pokolenie w Chorzowie zorganizowano wystawę fotografii Oliwii Matyi z Fundacji Przyjaciele dla Zwierząt. Cykl zdjęć pod wspólną nazwą Koty Marcowe przedstawia, a jakże mogłoby być inaczej, koty. Są to fotografie kotów, które, że tak powiem, może nie chciałabym to powiedzieć, że przemknęły poprzez 5 lat działalności fundacji, ale to są koty, które były z nami, czy też są też z nami. Ta wystawa to jest druga z kolei wystawa pani Oliwki. Tym razem jest to tematem są koty. I przez tą wystawę przede wszystkim jest to jakby promowanie i zainteresowanie zwierzętami domowymi, ale także pokazanie właścicielom, że to są stworzenia, które wymagają pewnej opieki i zainteresowania nimi w ten sposób, żeby nie pozostawić ich samych sobie. Tu przede wszystkim jest jakby idea edukacyjna przede wszystkim. Pomagamy ogólnie wszystkim zwierzakom i zajmujemy się problematyką wszystkich zwierząt, ochroną ich praw i różnymi innymi aspektami, natomiast między innymi kotami. No, koty to jest naprawdę bardzo duży problem. Tym bardziej, że koty są zwierzakami kontrowersyjnymi, wzbudzają tyle samo miłości, co nienawiści. Jest tu aukcja, sprzedaż różnych rzeczy, dochód z tej aukcji przeznaczony będzie właśnie dla tej Fundacji Przyjaciół dla Zwierząt. 5 kwietnia w siedzibie klubu Pokolenie przy ulicy Młodzieżowej 29 w Chorzowie odbył się wernisaż wystawy malarstwa Agnieszki Tomanek Moja Pasja. Ta wyjątkowa artystka rozpoczęła swoją przygodę z malarstwem późno, bo w 60 roku życia, a pasja ta trwa już 39 lat. A jakieś inne pasje oprócz malowania pani miała w dzieciństwie? Czy malowanie? Tylko malowanie, tak. Pani Agnieszka Tomanek maluje już do 30 lat. W swoim dorobku ma ponad 1000 obrazów, ponad 40 wystaw indywidualnych. Dzisiaj właśnie przedstawia swoje obrazy w Galerii Spełnionych Marzeń. Lubię malować tak w późnym wieku, bo ja już skończyłam 98 lat, a jeszcze maluję i jeszcze zrobiłam wystawy. Dopóki będę mogła, będę malować.
bo się czas nie dłuży i to zupełnie inaczej, tryb życia zupełnie inny jest. Jej pasja malarska jest dowodem na to, że można realizować swoje marzenia niezależnie od wieku. W późnym okresie, dlatego proszę pana, przede wszystkim miałam najpierw dzieci wychować, a ja nigdy nie wiedziałam, że jak ja będę malować, to ja coś zarobię, nie? A to kosztowało. Ja musiałam mieć farby, ja musiałam się przygotować do tego. Dopiero jak mąż poszedł na emeryturę, to ja dopiero zaczęłam malować. Ale to ja już, to nie to było moje pierwsze malowanie. To było już takie malowanie z wystawami. Od początku miałam, jak się to mówi, ciągotki do malowania, już od dziecka. Zakończyły się termorenowacje budynków podległych administracji Różana Gałeczki Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Administracji Różana Gałeczki co roku wykonujemy prace remontowe na kwotę około 6 milionów złotych. Spora część z tych środków przeznaczana jest na termorenowację budynków. Dla przykładu w roku ubiegłym wykonana była termomodernizacja budynków przy ulicy Sportowej 15, Racławickiej 31-37 oraz przy ulicy Działkowej 12. W roku bieżącym takie prace prowadzone będą przy ulicy Anny 17-19 oraz Łąkowej 6-12. Celem tych robót jest przede wszystkim ograniczenie zużycia energii cieplnej, co przekłada się bezpośrednio na zmniejszenie kosztów, które przenoszą mieszkańcy na ogrzewanie swoich mieszkań, a równocześnie poprawia to tutaj i komfort ich zamieszkiwania, jak również estetykę naszych osiedli. Z innych robót remontowych wykonywanych w naszej administracji, tutaj dużą część to zajmują roboty związane z renowacją terenów zewnętrznych, które również mają duży wpływ na estetykę otoczenia, jak również funkcjonalność tych terenów. Obecnie ciągłym problemem jest niedobór miejsc parkingowych. W związku z tym staramy się po prostu organizować nowe miejsca parkingowe dla mieszkańców. Przykładowo w tym roku wykonane zostały nowe miejsca parkingowe przy ulicy Gałeczki 40. W dalszej kolejności mamy na uwadze takie prace wykonać przy ulicy Gałeczki 38 oraz przy ulicy Ryszki 45-47. Z innych prac renowacyjnych były wykonane już renowacja terenu przy ulicy Głowackiego 5-7, jak również w planie mamy jeszcze m.in. modernizację placu zabaw na osiedlu Różanka. Będzie to nowy, nowoczesny plac zabaw z syntetyczną nawierzchnią i place te chcielibyśmy wykonać jeszcze przed wakacjami. Jak mi na twarzy? 17 kwietnia w klubie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Pokolenie odbyło się spotkanie osób pielęgnujących tradycje domowych wypieków oraz autorów ciekawych potraw świątecznych. Organizatorem konkursu Wielkanocne Baby był Związek Górnośląski koło Klimzowiec. W wydarzeniu tradycyjnie towarzyszyły występy artystyczne grup dziecięcych. To jest specjalne poświęcone odprężeniu po przygotowaniach do Świętej Wielkanocy. Panie mają zawsze dużo roboty, a teraz trochę roboty, żeby przygotować, ale dużo roboty, żeby to konsumować i przy tym zabawić się ciekawą rozmową. Od kilku lat prowadzimy tego właśnie akcję, że po świętach wielkanocnych mamy spotkania pod nazwą Baba Wielkanocna i nie tylko. Są pyszne sałatki jarzynowe, jakie się robiło na Śląsku, jajeczka w różnej formie i faszerowane, i tradycyjne, i w oryginalnych sosach. I znakomite rolady z łososiem, ze szpinakiem. Także świadczy to o dużej fantazji pań, które w naszym kole są. Ten słoneczny mazurek, bo aż się śmieje, taki żółteńki, pełen słoneczny, wyróżniony. I tutaj takie bardzo oryginalne ciasto. Zajadał się nim nasz przewodniczący, nam dowiedział przewodniczący. Trzeba słuchać, niech władzy się słucha. Przychodzą jeszcze i nowe osoby, bo nowych członków nam przybywa i każda praktycznie pani coś przyniosła. Koło jest tak w 90% złożone z mieszkańców Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, czy z członków Spółdzielni Chorzowskiej, ale tak naprawdę jesteśmy otwarci na wszystkich. Kolejne tego typu spotkanie odbędzie się jesienią.
Już dziś sekcja skatowa HSM zaprasza wszystkich do udziału w turnieju skata z okazji 105. urodzin Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Rozgrywki odbędą się 19 maja w klubie Pokolenie przy ulicy Młodzieżowej 29. Start o godzinie 9. Na zwycięzców czekać będą atrakcyjne nagrody rzeczowe. Dziś to już wszystkie wiadomości. Więcej informacji na temat Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej znajdą Państwo na stronie www.hsm.com.pl. Na informacje z Chorzowa zapraszamy na chorzów.tv. Do zobaczenia!